Yaman walczy o przebaczenie ukochanej żony, ale Zeyer nie potrafi zapomnieć. Czy uda mu się ją odzyskać? Dowiedz się, co wydarzy się w odcinku 373 tureckiego serialu Dziedzictwo, który można oglądać od 15:55 w dniu niedzielę 13 października 2024 roku na TVP1. W odcinku 372 tureckiego serialu Dziedzictwo Zeyer ujawnia przed Yamanem prawdę o liście i zdejmuje pierścień z jego palca. Zdjęty pierścień symbolizuje jej złamane serce i zniszczoną miłość. Czy to koniec miłości między Yamanem a Zeyer? W skrócie, co się dzieje w odcinku 373 tureckiego serialu Dziedzictwo? Zeyer jest zdruzgotana brakiem zaufania Yamana. Mimo jego licznych przeprosin, nie potrafi mu wybaczyć. Jednak gdy Yani zaczyna śpiewać ich piosenkę, wracają wspomnienia, a Zeyer zaczyna się wahać. Czy miłość pokona ból i połączy ich znowu? Czy Duygu znajdzie Semrę, zanim oszuści, którzy planują ją zabić, ją dopadną? Dziedzictwo, odcinek 373. Streszczenie szczegółowe. Yaman walczy o przebaczenie Zeyer. Yaman, nie mogąc zapomnieć o bólu, jaki sprawił Zeyer, postanawia osobiście spotkać się z Fikretem, by wyjaśnić nieporozumienia. Przyjeżdża pod dom Fikreta dokładnie w momencie, gdy ten wychodzi, gotów udać się na spotkanie z lekarzem w Izmirze. Yaman zatrzymuje go, mówiąc, że chce z nim porozmawiać. Fikre, choć początkowo zaskoczony, spogląda na Yamana i odpowiada. Nie musimy rozmawiać, Yamanie. Widzę w twoich oczach to, co chcesz mi powiedzieć. Rozumiem cię doskonale. Wiem, co to znaczy kochać. Sam przez to przechodziłem. Kiedy strzelaliśmy z łuku, mówiłem ci, żebyś nie mylił przyjaciela z wrogiem. Myślałem, że nigdy się nie pomylę, ale popełniłem błąd i zapłacę za to wysoką cenę. Zniszczyłem wszystko, po tych słowach Fikre spogląda na zegarek, przeprasza za pośpiech i zostawia Yamana samego przed domem. Yaman widzi, że Zeyer obserwuje go zza okna, ale gdy ich spojrzenia się spotykają, Zeyer zaciąga zasłony. To boli Yamana, ale w głębi duszy wie, że musi być cierpliwy. Masz prawo być na mnie zła, Zeyer. Ale zrobię wszystko, żebyś mi wybaczyła, bez względu na to, ile to zajmie. Myśli z determinacją. Zaniepokojona Zeyer dzwoni do Fikreta, pytając, co Yaman chciał od niego. Fikre uspokaja ją, mówiąc, że Yaman przeprosił go i że nie ma już między nimi żadnych problemów. Jak to? Yaman nigdy nie przeprasza, dziwi się Zeyer, nie mogąc uwierzyć w słowa Fikreta. Może nie powiedział tego wprost, ale zrozumiałem, co miał na myśli. Nawet nie wyobrażasz sobie, co może zrobić człowiek, który naprawdę kocha, odpowiada Fikre. Zeyer znów spogląda przez okno, myśląc, czy Yaman naprawdę się zmienił. Yaman, pełen żalu, wysyła Zeyer wiadomość, pytając, czy mogą porozmawiać. Zeyer jednak odmawia.
Z upływem godzin zapada zmrok, a Yaman wciąż stoi przed domem Fikreta, czekając, aż Zeyer zechce mu wybaczyć. Zeyer patrzy na niego przez okno, ale za każdym razem, gdy ich spojrzenia się spotykają, odchodzi bez słowa. W tym czasie człowiek Kanan, śledzący Yamana, dzwoni do swojej szefowej. Pani Kanan, pan Yaman nadal tu czeka. Nie sądzę, żeby tak łatwo zrezygnował, informuje. Czyżby Zeyer naprawdę tak mocno go do siebie przywiązała? Myśli z irytacją Kanan. To nie jest dobrze, Yaman nie ustępuje i wysyła kolejnego SMS-a do Zeyer, w którym wyraża swój żal, popełniłem błąd i bardzo tego żałuję. Jestem gotów zrobić wszystko, żebyś mi wybaczyła, ale proszę, nie odchodź ode mnie. Zeyer, choć poruszona jego słowami, wciąż nie potrafi mu wybaczyć, w akcie desperacji Yaman zaczyna śpiewać piosenkę, która przypomina im wspólne chwile. Zeyer słyszy to i zbliża się do drzwi, by otworzyć je i zaprosić go do środka, ale wspomnienie jego oskarżeń powstrzymuje ją w ostatniej chwili. Ostatecznie zamyka drzwi, nie mogąc znieść bólu, który Yaman jej zadał. Następnego ranka Zeyer budzi się i spogląda przez okno, oczekując, że Yamana już tam nie będzie. Ku jej zdziwieniu, dostrzega go stojącego po drugiej stronie domu. W tym momencie do pokoju wchodzą Yusuf i Melek, pytając, co Zeyer oglądała przez okno. Zamiast opowiedzieć im prawdę, Zeyer odpowiada, że sprawdzała pogodę. Dzieci chcą zobaczyć, jaka jest pogoda, i zauważają Yamana. Oboje są podekscytowani jego widokiem i zaczynają do niego machać. Yaman, choć zmęczony po całonocnym czuwaniu, macha im z uśmiechem. Yusuf pyta Zeyer, czy mogą zaprosić wujka na śniadanie, ale Zeyer tłumaczy, że Yaman ma pracę i ona jest na niego trochę zła. Yusuf przypomina jej, że kiedyś, gdy była zła na wujka, wyjechali bardzo daleko. Zeyer, wzruszona jego słowami, obiecuje, że cokolwiek się wydarzy, postara się, by nie dotknęło to Yusufa. W międzyczasie Ali i Duygu kontynuują poszukiwania matki Duygu, Semry. Ich śledztwo prowadzi ich do opuszczonego domu, gdzie Semra była przetrzymywana. Z wielkimi nadziejami wchodzą do środka, ale zamiast Semry, Duygu znajduje jedynie plamy krwi, co wprawia ją w przerażenie. Załamana Duygu zaczyna tracić nadzieję, że znajdzie matkę żywą, ale Ali otrzymuje telefon od Ibo, który informuje ich o nowych informacjach. Na nagraniach z kamer widać, że Semra uciekła z domu, w którym była przetrzymywana. Tymczasem Semra, która zdołała uciec, traci przytomność na skutek zmęczenia i doznanej traumy. Kiedy się budzi, ma kolejną amnezję i nie pamięta, że była zakładniczką. Dwoje nieznajomych zbliża się do niej, oferując pomoc. Semra, myśląc, że straciła Yasemin, pozwala im zabrać się do domu, gdzie opatrzą jej rany i zaprowadzą ją na komisariat, by zgłosiła zaginięcie córki.
W oddali, młodzi ludzie, którzy wzięli ją jako zakładniczkę, obserwują sytuację z ukrycia, decydując, że poczekają do następnego dnia, by podjąć dalsze działania. Czy Yamanowi uda się odzyskać zaufanie Zeyer? Czy Semra odzyska pamięć i spotka się z Dłygu? Na te pytania odpowiemy w kolejnych odcinkach Dziedzictwa.